Natalka i Kuba. Właśnie dojechaliśmy na Roztocze. Idziemy zwiedzać Zagrodę Guciów. Chodźmy. Bilet dla dorosłych kosztuje 15 zł, a dla dzieci 12, chyba że nie macie 7 lat, to za darmo. Zwiedzanie z przewodnikiem jest o pełnych godzinach. My do naszego zwiedzania mamy jeszcze 20 minut. Pan przewodnik pokazywał nam różne urządzenia i mówił, jak się kiedyś ich używało. Cały sens, żeby zobaczyć nie gabloty zapchane czymś, tylko jak się żyło, jak się mieszkało, jak się robiło pewne rzeczy. Jak się piekło chleb dzieci w domu. Nie było żadnego sklepu kiedyś, dawno, dawno temu. Nie szło się do sklepu, tylko co? No trzeba było sobie samemu pewne rzeczy zrobić. No piekło się, co? Bierzemy mąkę. Bierzemy wodę, czasami jakieś dodatki i robi się takie placki, pieczy się na blasze. To są podpłomyki. Słuchajcie, u nas to pizzę nie wymyślono, nic z tych rzeczy. Były podpłomyki, można było sobie zjeść takiego podpłomyka z masłem, ze śmietaną albo z cebulą. Masło trzeba ulepić taki kształt jak bułeczka wydłużona, tak zwana osełka. I zrobiono nitkę nawijana rzeciono. Kręci lewą ręką albo prawą ręką, zależy jak. Czyli musi całą szpulkę nawinąć tych nici. A w drugiej izbie były skamieliny starych roślin i zwierząt. No ale ta muszla to ma tak, jakbyśmy chcieli policzyć, kiedy ten ślimak, a to właściwie zwierzę, a nie ślimak, pływało w morzu, to pływało jakieś 70, 100, 150 milionów lat temu. Widzieliście, co to są dendryty? To jest tak, jak ołówek się ostrzy, jest grafit, można zdmuchnąć, tak tutaj jest żelazo, a tutaj jest miedź, czyli zdmuchnięte cząsteczki metali. A w drugiej chacie można oglądać prawdziwe meteorety. Kawałków upadło. U nas jest taka bryła, a inna bryła z tego meteorytu jest w Argentynie. To jest onyks, to jest alabaster. To jest ruda miedzi, ale nie z takich kuleczek, tylko z tego surowca została zrobiona kuleczka. W stodole jest bardzo dużo starych urządzeń. Taki dach słomiany, czyli strzecha, jak dobrze zrobiony, 50 lat wytrzymuje. A tu dobrze zrobiony, a mech to nie zaniedbanie, ma tak być. Z mchem mało, z chwastami na górze. Na sam czubek dachu kładziono pesz. I pesz się rozrastał na takim dachu i uszczelniał dach od góry. Tu maszyna wywiewa paprochy. Z przodu leci oczyszczone zboże celne, a z boku tak zwany poślad. I od czasu do czasu dobrze to było przetoczyć. Do przodu, do tyłu, żeby się zruszyło tutaj. W ostatniej chacie były takie raczej nowocześniejsze rzeczy. Z czasów PRL-ów. Czyli tak się otwierało. Tak, i tutaj się płytę kradło, kładło i to tak się zakładało za igłą i to grało, wiesz? Kręciła się ta płyta. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś fajne pamiątki.
indywidualnego wejścia na teraz. Jak życzę? Kupiliśmy sobie taki magnesik, żeby mieć pamiątkę. Zagroda Guciów to taki mały skansen. Pan przewodnik bardzo fajnie opowiada i opowiada, do czego dane rzeczy służyły w dawnych czasach i szczegółowo to opowiada. Fajne jest takie zwiedzanie, bo my jakbyśmy sami zwiedzali, to byśmy połowę rzeczy nie wiedzieli. Zabierzcie ze sobą maseczki, bo tam się zwiedzą w maseczkach. Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. To nie było nic trudnego, więc po jednej gwiazdce, dla mnie i dla Natki. Zmęczenie. To nie jest jakoś strasznie męczące czy coś, dlatego jedna gwiazdka dla mnie i dwie dla Kuby. Zainteresowanie. To było fajnie, ale po pewnym czasie trochę mi się już nudziło. Ale Natalka się podobało wszystko, więc dla mnie 3 gwiazdki, a dla Natki 5. Bilety. Jak na taką małą atrakcję bilety kosztują dość sporo. Ale plus, że jest pan przewodnik, dlatego 3 gwiazdki. Jeżeli wam się podoba, to dawajcie łapki w górę. I subskrybujcie nasz kanał. Pa! Pa.